i tak się zestawik prezentuje. O, tylko kurczę, no niezbyt ładnie równo mi się to rozwozi, bo no rzadkie takie jest, sypkie bardzo i trochę spadnie, trochę nie spadnie, nierówno też to podaje i no i tak to wygląda, ale coś tam będzie zawsze. I rozrzutnik z grubsza umyty, bo już nie będę woził, także żeby nie zgnił, nie? I jadę potalerzować! Potalerzować i dopiero później opryś zastosuję. Najpierw potalerzuję, a później pójdzie opryś. Trochę bardziej ruszy, a tak to te duże chwasty to nie weźmie od razu. No i tak tego kurzyńca się nawiozło taką talerzóweczką małą. Ona tak jak do 30, do 60 U240 na 1. No, a chciałem, żeby to nie wietrzało tak, to sobie, a teraz akurat miałem taką okazję, że mogłem ten kurzyniec nawieźć, tak? To wezmę, to potalerzuję. A w przyszłym tygodniu w poniedziałek sobie to, że tak powiem, opryskam i będzie. Wtedy te, o, takie słabe chwaściki, myślę, że trochę z wierzchu obeschną nawet i szybciej je ruszy, nie? Szybciej je oprysk ruszy. Talerzóweczka, no za mała do tego traktora, no ale co? Lepsza taka niż wcale, to jest do 30, no ale chodzi o to, żeby to ruszyć, a gruber by mi się tu zapychał, bo tu jest przerośnięte, a talerzówka, o, ruszyła i tyle, nie? No i teraz pójdzie oprysk, założę i powinno być ok. No i tu jest taka trochę lepsza, tak jak tam, gdzie było, o, gnot, gdzie jest gorsza, tam jest gorsza, tam nawaliłem więcej tego kurzyńca, ale tu, pan mówił, że tu kiedyś i pszenica potrafiła urosnąć, nie? Także teraz to tak potraktowałem, przez weekend sobie to stanie. Opryskam i coś z tego może będzie, nie?
I patrzcie, jak to się uprawiło. Takie były pod pas osty. No gdzie nie, gdzie jeszcze gdzieś tam takie wystaje, gdzie nie ten, ale, ale on już jest pewnie wyrwany. No, tam jeszcze po prawej będę wracał w drugą stronę. No i tu żyto nie urośnie. Żyto urośnie. Teraz taka roślinka, jak ona już dostała strzała, to teraz jak pójdzie opryz, no to ona sobie popije, żeby się ratować, tak? No i się uratuje tak, że się nie uratuje, nie? No i będzie czysto. Trochę jeszcze poprawka. Tam, gdzie wystają mosty, w całym polu, a co? Powiem wam, że tutaj niby słaba ziemia, ale wilgoć w polu jest normalnie. To u mnie na lepszej ziemi nie ma takiej wilgoci jak tutaj na tej słabej. Może trochę cienia od tych drzew, może tak wiatr nie osusza po prostu i dlatego, nie? Jeszcze taka akcja, znajomy się zakopał i jadę go wyciągnąć. No, już szedłem się kąpać, a tu o. Dobra, to mówię, nie będę się kąpał, bo jeszcze się może ubrudzę. Linę biorę jakąś tam. Jakąś tam i będę jechał. I będę jechał ciągnąć. Dobra. No i jadę. Zimno jak, nie wiem gdzie. Dobrze, że jako tako światła świecą, ale no nie za tęgo te światła świecą. Jeszcze nie zrobiłem sobie halogenów LEDowych. To tak świcą, bo świcą, nie? Dobra, jadę. Ale się utopił elegancko. I co, zawiesiła się ta leżówka i nie da rady, no. Nie da rady, będziemy wyciągać. Dobra. Podjeżdżam już. Czekaj, lineczkę. No tak to wlazło, głębokawo. Nasze piaski, podrównać, nasze piaski kochane. No, ale potalerzował galancie. Galancie potalerzował. Już końcówka, poprzeczek robił ją. I taka akcja. Dobra, jadę do domu.